Trening ukierunkowany na całe ciało, trochę będzie gibkości, trochę będzie siły, trochę będzie równowagi. Zapraszam Cię serdecznie na wstępie na warsztaty z treningu powięziowego, który to właśnie trening uwzględnia wzorce ruchowe, ale w bardzo zmodyfikowanych wersjach. Jest to trening, który będzie działał nie tylko na siłę, poprawę siły, ale ogólnej sprawności, ponieważ ćwiczy się siłę w skrajnych, końcowych zakresach ruchu. 18 maja we Wrocławiu, a jeśli miejsc już dla Ciebie nie będzie, ponieważ piszesz na kontakt@instytutzdrowiegociała.pl, dam Ci znać i mamy chyba w tej chwili jeszcze 2 wolne miejsca, a może 3. Gdyby ich nie było, to będzie kolejny termin, myślę, że okolice czerwca, ewentualnie wrzesień. Jak rozwijać swoją sprawność i swoją adaptabilność, czyli umiejętność dostosowywania się do różnych zadań, do różnych czynności dnia codziennego? Zwykły trening siłowy w klasycznych wzorcach ruchu to zdecydowanie za mało. Nie powinniśmy poruszać się tylko w sposób sztuczny, ale przede wszystkim w sposób wielopłaszczyznowy, zmieniających się, trudnych, nieprzewidzianych dla nas warunkach. Dlatego też w swoim treningu powinieneś używać różnych akcesoriów. Mogą być to ćwiczenia z piłką, takie jak będą dzisiaj, które będę demonstrował. Mogą być to ćwiczenia z jakąś maczugą. Mogą to być małe piłki. Generalnie człowiek, rozwijając swoją motoryczność, rozwija zarówno swoje zdolności kondycyjne, jak i swoje zdolności koordynacyjne. Z punktu widzenia wszechstronności, takiego zdrowia, koordynacja jest zdecydowanie ważniejsza niż bardzo duża, na przykład dobra wytrzymałość, czy bardzo duża szybkość. Dlatego też, jeśli chcesz być zdrowy, silny, sprawny, no to ta siła jest matką, tu jest podstawa. Pozostałe zdolności mogą być na dalszym planie. Natomiast koordynacja jest szalenie istotna, ponieważ ona wpływa na to, w jaki sposób odbywa się ruch i jaka jest jakość tego ruchu. Pamiętajcie też, że każdy trening to jest pewien stresor, to jest pewien czynnik, który wywołuje, że wychodzimy ze stanu równowagi. Dlatego też, jeśli tego dnia czujecie się wyjątkowo zmęczeni albo macie dosyć, to niekoniecznie w tym treningu musicie się bardzo mocno zmęczyć. Ten trening może być delikatny, on może być na jednostajnym poziomie tętna. Starajcie się mocno skupić, dlatego też w tym treningu jest trochę elementów równowagi, żebyście musieli mocno myśleć o tym, co się dzieje z Waszym ciałem. Że taki prawdziwy relaks, takie prawdziwe odbodźcowanie może odbywać się tylko i wyłącznie, kiedy jesteście odpowiednio zintegrowani ze swoim ciałem, kiedy jesteście odpowiednio skupieni. To jest zawsze taki trening, który ma kontakt z podłożem. Starajcie się w miarę możliwości wykonywać te ćwiczenia gdzieś na bosaka. Niekoniecznie to musi być trawa, może być piasek, może być jakiekolwiek inne podłoże, najlepiej nierówne, tak żeby dodatkowo stymulować swoje stopy w takim naturalnym dla nich środowisku. Moi drodzy, ja korzystam z takiej lekkiej piłki, to jest piłka 3-kilogramowa. Myślę, że to jest dobra piłka dla kobiet również. Możecie zakupić również trochę mniejszą piłkę, taką 2-kilogramową. A jeśli macie gorszy dzień, to nawet 1 kilogram. Taka piłka to jest świetne akcesorium, które możecie zabrać ze sobą wszędzie. To jest świetna zabawa dla dzieci, jest niedroga i na pewno na takim treningu bardzo dobrze się sprawdzi. Ta konkretna jest do tego wszystkiego przyjemna w dotyku. Myślę, że to też jest bardzo ważny aspekt, żeby było Wam przyjemnie z takiego sprzętu korzystać. Przechodzimy do pierwszego ćwiczenia. Na rozgrzewkę, żeby pobudzić mocno swój układ nerwowy, staramy się wykonywać delikatne podrzuty. Popatrzcie, bawicie się ruchem. Hop, łapiecie, podrzucacie taką piłeczkę. Starajcie się, łapiąc ją, wykonywać taki ruch, jakbyście chcieli lekko przysiąść. Tak jakbyście mieli lekko skierować pupę do tyłu. Chodź, Nataniel, chodź. Zobaczcie, tak jakbym wykonywał lekki przysiad. Łapię, amortyzuję. Natomiast plecy powinny pozostać proste. Nie może to wyglądać tak. Tak? Tylko macie mieć proste plecy. Podrzucacie sobie piłeczkę. Myślę, że 20 razy zdecydowanie wystarczy. Następnie, kiedy Wam już te 20 powtórzeń minie, staracie się wyrzucić tą piłeczkę tak jakby za siebie i się obrócić. Popatrzcie. Hop. I zrobić obrót. I tutaj. Hop. I obrót. Hop. I obrót. Hop. I obrót. Hop. Pewnie. Weź lżejszą piłkę. Ćwicz ze mną. Hop. 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 Ok. Następnie na jednej nodze stojąc, staraj się maszerować w miejscu. Popatrz.
Wysoko podnosisz nogi, kolana wysoko, piłka jest przed sobą. I teraz, kiedy jedna noga jest w górze, w powietrzu w ten sposób, to druga noga jest mocno wyprostowana. Hop. Napinasz udol, pośladek. Hop. Hop. I teraz trudność w tym ćwiczeniu będzie polegała na tym, że próbujesz zrobić szybką zmianę nóg. Hop. 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 I chwilę ustać. Po szybkiej zmianie chwilę szybką zmianę. Hop. Hop. Szybka zmiana. Hop. 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 Ok. A teraz parę razy próbujemy zaktywizować mocno mięśnie, które stabilizują obręcz barkową i ścisnąć piłkę. Zobacz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Hop. Teraz dwa razy, zobaczcie. W ten sposób. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Brawo. Teraz, tak, teraz robimy krok do przodu i zobaczcie w ten sposób. Hop. Noga wędruje do przodu. Puszczamy piłkę i ściskamy. Hop. Noga do przodu. Tutaj próbujcie po 5 powtórzeń zrobić tak, żeby kolano nie uciekło do środka. Tak? Czyli hop. Tak. Hop. Super. Hop. Tak. Hop. Tak. Hop. Świetnie. Piona. Łyk wody. Zdrówko. Pycha. Okay. W następnym ćwiczeniu chcemy wykonywać trochę rotacji. I teraz musicie wykonać dodatkowo balans ciałem, ponieważ tak jak trzymasz piłkę na taniel, to starasz się dotknąć piłką do swojej pupy. Do tyłu. Hop. Raz z jednej strony. Raz z drugiej. Zwróćcie uwagę, że to ćwiczenie wymaga tego, żeby przenieść kolana do przodu, miednicę do przodu, a wy musicie się powoli odchylić. Czyli napięty jest brzuch tutaj z przodu. I ta powierzchnia, więc tak, dotknij do pośladka, raz z jednej strony, raz z drugiej strony, raz z jednej strony, raz z drugiej strony, raz z jednej, raz z drugiej, raz z jednej i dość. Teraz poćwiczymy trochę wejście w głęboki przysiad i jednocześnie ramiona, bicepsy. I teraz tak, stań sobie na taniel trochę tutaj. Ja czekam na link do mojego kanału w opisie. Tak jest. Złap sobie piłkę w ten sposób i popatrzcie, wchodzicie w głęboki przysiad i staracie się wykonać taki ruch. Zginam do czoła i prostuję. Zginam, prostuję. Zginam, prostuję. Zginam, prostuję. Zginam, prostuję. Zginam i dość. Piłka zostaje na ziemi. Ręce są na piłce. Do góry prostuję pośladki w górę i schodzę w dół. Ręce są przede mną. Pośladki w górę i pośladki w dół. Pośladki w górę, pośladki w dół. Pośladki w górę i teraz piłeczkę powolutku zabieramy. Zwijamy się od pośladków do góry przez odcinek lędźwiowy z piłką. I powoli się prostujemy. I teraz tak. Próbujemy złapać piłeczkę na bokach i się pochylamy. Głowa wędruje w dół. Środkowy odcinek kręgosłupa, dolny. Dotykamy do ziemi i od pośladków się napinamy. Następnie odcinek lędźwiowy. Głowa dalej wisi. I powoli kręgosłup się zwija. I teraz dalej. Wykonujemy taki ruch do boku, popatrzcie. Hop. Czyli stoicie na jednej nodze, w ten sposób, na taniel, zobacz, i próbujecie spaść. I uczymy się obciążać to kolano. Czyli piłka jest przy brzuchu, wy całym ciałem dociążacie to kolano. Na taniel pokażemy z boku. Stoimy na jednej nodze, opadasz, hop. I próbujesz dociążyć kolano. Zobaczcie, że pupa musi pójść mocno w tył. Ja czyli... link do mojego kanału po prostu czekam. Tak jest, już to mówiłeś, nie powtarzaj się. Będzie link. Do góry, hop, pupa w tył. Nataniel ma też kanał. Nataniel, hej, play, ok.
Taki trochę dla dzieci, a może nie tylko. Do góry, hop. Do góry noga i opadam. W ten sposób. Pewnie, że można, tak jest nawet trudniej. To byłaby progresja takiego ćwiczenia. Czyli z tej pozycji, choć latanie na tą, zobaczcie, próbujecie puścić piłkę tutaj, podrzucić ją i tu ją złapać. Podrzucić piłkę, złapać, zahamować. Hop, 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 hop. Pokaż jeszcze raz. Brawo. Jeszcze raz spróbuj. I w bok. No, to jest dla Ciebie dosyć trudne. Teraz popatrz, stań na prawej nodze, tak jak ja. Stań na prawej nodze. Mogę na lewej, bo... Możesz na lewej. To stań na lewej nodze, jak Cię boli prawa. I próbujesz opaść na... O, ale tej nie zginaj, ta prosta. O, tak, super. Ćwiczysz z nami, Anastazja? Ale jaką chcesz? Jaką chcesz? Nie za dużą. Nie, tak chciałam zobaczyć. Co my robimy, chciałeś zobaczyć? No, nagrywamy fajny odcinek z ćwiczeniami z piłką. Okej, okay. Teraz przechodzimy do ćwiczenia trochę bardziej intensywnego. Staramy się jednocześnie wykonać przysiad i skręt. Piłka jest przed nami, wykonuję przysiad, piłka idzie w bok i do góry. Wykonuję przysiad, piłka idzie w bok. Zwróćcie uwagę, jak robię przysiad, to głowa patrzy na wprost, a piłka jest z boku mnie. Wykonuję przysiad, głowa patrzy w dół, a piłka jest z boku mojego ciała. Hop. Spróbuj, Nataniel. Robimy przysiad, piłka idzie w bok. Hop. Pupa w tył, piłka idzie w bok. Głowa zostaje. W ten sposób uruchamiacie sobie rotację w kręgosłupie, szczególnie w tym takim wrażliwym dla ludzi fragmencie pomiędzy odcinkiem szyjnym a odcinkiem lędźwiowym. Tu jest przejście szyjno-piersiowe. Dużo ludzi ma sztywność, bo siedzi pochylona, więc jak robisz takie coś, patrzysz przed siebie, a tu się skręcasz, to ta część twojego kręgosłupa się też rotuje. I dlatego, ale musi pójść pupa w tył. I tu napatrzysz się na wprost, jest skręt. Tak jest, skręt. Tak. To jest bardzo dobry ruch, tego się uczą sportowcy, bo zobaczcie, sportowiec się przygotowuje, robi to. I musi na przykład wyjść i uderzyć rakietą. To są te schematy ruchu, których się uczą ludzie, którzy poddawani są w sporcie bardzo dużym obciążeniom. Ok. I ćwiczymy dalej. Teraz musimy izometrycznie utrzymać napięte barki, czyli wykonujemy taki ruch. Piłka trzymana nad głową w ten sposób. A my maszerujemy 20 kroków, wysoko kolana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10. Bardzo wysokie unoszenie kolan z rękoma trzymanymi nad głową powinno spowodować, że będziecie musieli się zwijać i aktywować mocno mięśnie brzucha. Teraz próbujemy wykonywać ćwiczenie, które zaktywizuje łydki. Mięśnie łydki są bardzo ważne. 70% powrotu krwi żylnej z dołu do góry to jest aktywna praca, to jest pompa podudzia, dlatego praca łydkami jest szalenie istotna. Więc my będziemy robili teraz taki ruch. Stajemy sobie w pozycji jak do przysiadu. I co rozumiem, co mówisz, ale okej. I teraz robimy tak. Stajemy na palcach i piłeczkę pchamy przed siebie. Zobacz. Hop. Raz. I w dół. Piłka do przodu na palce. Dwa. Piłka do przodu na palce. Trzy. Widać nas? Piłka, widać. Cztery. Pięć. Dobrze. Sześć. Tak, chodź teraz tutaj. Tak, i wykonujemy 12 powtórzeń. I jeszcze. Hop, pchamy. I dół. Tak, i tu. Pchaj. I dół. Pchaj. I dół. Super. Hop. Tak jest. I teraz robimy podskoki. Chodź tu na taniel. Ja robię 12. Dobra. 11. 12. I podskoki. Podskoki też mają zaktywizować łydki. I teraz próbujemy te podskoki robić tak. Jedna piłeczka z jednej strony i wy próbujecie mocno podskakiwać. Proste kolano, zobaczcie, nie skaczemy w ten sposób. Nie na płaskiej stopie. No, Nataniel ma świeżą kontuzję stopy. Trzymamy piłeczkę z boku. Z jednej strony 10 podskoków. Piłka z drugiej strony. Na prostych kolanach
10 podskoków. I teraz przechodzimy do niższej pozycji. Ok. Jesteśmy w klęku na jednej nodze i teraz będziemy sobie troszeczkę mobilizowali biodra. Popatrzcie. Najpierw staramy się zaktywizować pośladki. W takiej pozycji, jak jesteście teraz, próbujecie na chwilę podnieść wysoko kolano tak, żeby dotknęło do piłki, która jest na wysokości mniej więcej waszej szyi. Do góry kolano. Hop. Utrzymajcie równowagę na jednym biodrze. Wydech. Wydech. No spróbuj. Hop. Podnieś kolano wysoko. 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 Tak. Hop. O, brawo. Hop. Hop. No, nic tam nie zrobią chyba. Wysoko. Hop. Wysoko. Druga noga. Dziury, bo to były chwasty wyrwane. Druga noga. Hop. Raz. 10 powtórzeń. 2. 3. 4. Nie mogą was tutaj boleć plecy. Ma być aktywny brzuch. Hop. 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 Trzymanie piłki nie może powodować, że tutaj się napinacie. Łopatki mają być w dole. To jest umiejętność. Jeśli tu jest wam za ciężko, to bądźcie bliżej piłką, ale trzymajcie łopatki w dole. To też jest kontrola górnego odcinka kręgosłupa. Tak więc tutaj jesteście. Hop. Biodra to. A łopatki tu. Ok? Piłka lekko przed sobą. Mocno biodro do góry. Hop. 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 Przy tym ruchu unoszenia kolana pchacie pupę do przodu. Tak jakbyście chcieli z pośladkiem to pchnąć. Do przodu tyłek. Do przodu tyłek. Brawo. Teraz, ale piękny robak, zobacz. Jeszcze drugi. Tak. Ruszaj mi ręczką. Spotkany został piękny robak. Tak. I za nim idzie drugi tutaj. A za nim idzie drugi, cała rodzinka. Niezła sprawa. Ćwiczyliśmy i robak się zjadł. Aha. Poćwiczcie z nami. Tak jest. No nic, robimy dalej. Kolejny... A może by tak chwilą zamieniać piłkami na jedno ćwiczenie? Na jedno? Czy nie dam rady? Bo, nie wiem, możemy spróbować. Hop. I teraz będziemy mobilizowali biodro. To mobilizowanie biodra wygląda w taki sposób, że ustawiacie się jedną nogą na zewnątrz. Tutaj trzymaj piłkę na dole, nisko. Tak jak ja. I teraz popatrz. Trzeba się przesuwać piłką w stronę kostki tej nogi, którą macie z przodu. Ciało jest wyprostowane. Trzymamy piłkę z boku. Przesuń się, Natanielu, troszeczkę w bok jeszcze. O tu. I robimy taki shift. Shift. Popatrzcie, od boku wygląda to w ten sposób. Shift to znaczy kucanie? Shift to takie przesunięcie w bok. Hop. W bok. I tu powinniście odczuwać, że rozciąga się, czy mobilizuje przyśrodkowo przednia część torebki stawowej. Tutaj głęboko. Ciało wyprostowane. Ale najbardziej to czuję w tym miejscu, się naciąga. W którym? Na tamtej nodze, tak? Tu. Tak jest. Teraz drugą nogę. Teraz drugą nogę spróbuj. No, hop, noga w bok. I robicie 10 powtórzeń przesuwania z piłeczką w bok. Hop. Hop. A teraz czuję znowu. Hop. Tutaj nodze. Tak jest, świetnie. Dobra, następne ćwiczenie będziemy sobie już wykonywali w pozycji klęku na dwóch nogach. I teraz popatrzcie, co staramy się robić. Klęczę na dwóch nogach, wyciągam ręce do przodu, sięgam piłką jak najdalej w przód, w ten sposób. I próbuję z tej pozycji wracać, ale wracam jakby swoimi pośladkami. Czyli napinam pośladki i podnoszę mocno, przyciskam piłkę do brzucha i napinam pośladki. Ściskam pięty ze sobą. Piłka mi przypomina, że ma być brzuch napięty. Miednica jest lekko podwinięta. Tak więc chcecie to zamknąć. Piłka nisko na brzuchu, Nataniel. Siadaj piętami, tak? Ja pokażemy. Złap tutaj. Teraz wysuwaj powoli ręce do przodu i siadaj pupą napięty. O, to. Pochyl głowę. Tak, teraz zacznij napinać pośladki i wracaj. Hop. I wracaj. Piłka na brzuch. Tu, ściśnij pupę. Trzymaj to. Brawo! No, jak ośmiolatek potrafi, to wy tym bardziej potraficie. Chociaż ten ośmiolatek trenuje judo, więc jest wyjątkowo sprawny. Chyba, że tu jest jakiś czterolatek. Na przykład. Dawaj jeszcze raz. Tak? Czyli piłeczka wędruje do przodu, siadasz pupą,
wyciągasz mocno, to się ma rozciągać. I teraz starasz się zabierać piłkę do brzucha, a pupa wędruje do przodu. Świetnie, Natanie, bardzo dobrze. Sprawdzamy sobie, czy pośladki są napięte, trzymaj tak chwilkę, czy brzuch jest ciągnięty do środka. Cofnij troszeczkę ten punkt, zobaczcie, tak jak u Nataniela, ma być cofnięty. Ten punkt cofnięty. Tutaj ładna kifoza piersiowa zachowana z tyłu. Okej, okay, super. Teraz następne ćwiczenie wykonujemy z jedną nogą w bok. Natanie, chodź trochę tutaj, na boczek. Trochę na bok chodź. I teraz popatrzcie. Jedną nogę dajemy do boku, widać nas. I próbujecie usiąść. Pupa do tyłu, siądźcie sobie, wstańcie. Pupa w tył i wstań. Pośladek dopięty, wstań. Pośladek dopięty, wstań. Pośladek dopięty, wstań. I druga noga. Bardzo dobrze. Prosta noga w kolanie musi być. Skieruj palce, stopy do nieba. Do nieba, Nataniel, tutaj. O tak, i teraz. Pupa w tył, w przód. No, rozciąga się mocno. Próbuj, próbuj, hop. To zrób mniejszy krok, nie musisz taki duży robić. Daj, pokażemy. Weź na jedną nóżkę, klęknij. Tą daj w bok, dobra. Tylko tyle wystarczy. Wyprostuj to kolano, daj tą stopę do góry, tak o. I teraz siadaj do tyłu, tak, tak, i wracaj. Stopę daj tak. I teraz powolutku. Pupa idzie tam. Super. I wracaj. Hop. I robimy jeszcze 4 razy. Ja liczę. Raz. Ja nie chcę. Ok. 2. 3. I ostatni. 4. Moi drodzy, teraz wykorzystamy piłkę do tego, żeby działać zdrowo na staw ramienny. To znaczy macie wokół tego stawu mięśnie, które stabilizują głęboko leżące mięśnie wokół stawu ramiennego, odpowiedzialne za rotację. Trzymając piłkę w ten sposób, żeby ta piłka nie spadła, to musicie trzymać idealnie w pionie tę kość. Trzymanie w pionie tej kości, kiedy ona jest tutaj z boku, ta ręka, wymaga równomiernej, synchronicznej pracy tych mięśni, które stabilizują bark. Tak więc nie trzymamy w ten sposób, tylko staracie się mieć otwartą rękę. I teraz w ten sposób trzymając rękę, w górze ona sobie leży, zobaczcie, tutaj po prostu tak, że osiowo obciąża te długie kości i ta piłka może być wyciśnięta, wypchnięta do góry i w bok do ucha, do góry i powoli do ucha. No najwyżej wam ta piłka po prostu spadnie. Robicie 10 powtórzeń na jedną stronę. Natanie, uda ci się? Ja mam małe ręce. Małe ręce, rób bardzo powoli. To jest ćwiczenie, które ma działać na wyrównanie i angaż mięśni stabilizujących w obrębie barku. Bardzo powoli, hop. Możemy tą rękę przenieść do przodu. I powoli na zewnątrz. Albo zatrzymać możecie w tej pozycji i teraz się spróbujcie lekko pochylić. Tu. Popatrz na piłkę i się lekko wyprostuj. Teraz stabilizujemy, zmieniamy kąty w stawie ramiennym. Hop. Hop. I próbujemy utrzymać cały czas w pionie rękę. A spróbuj, czy to zrobisz, Nataniel? Takie proste. Spróbuj tą ręką powoli dotykać do ziemi, ale na tą piłkę patrz. I teraz dotknij, brawo, i wróć. Staraj się nie trzymać palcami, tylko tak, żeby ona na całą rękę przylegała do całej ręki. Tylko tak mi jest trudniej. Wiem, spróbuj, powolutku. Tutaj patrz na piłkę. Tak, dotknij, świetnie, i wróć. O, i to jest ta trudność. Cały czas musisz utrzymać pion. Jeszcze raz spróbuj. Ciut cięższa piłka dla ciebie byłaby dobra. Pół kilograma, kilogram. Patrz na piłkę. Brawo i wracaj. To też jest ćwiczenie dla zmysłu równowagi, ponieważ zmienia się kąt ustawienia głowy i zmienia się sposób, gdzie patrzycie, gdzie kierujecie oczy, gałki oczne. Tak więc jest to też ćwiczenie, które dla tych wszystkich osób, które mają zaburzenia ortostatyczne, dobre. Czyli staracie się pochylić głowę i ją obrócić. Tutaj w tych wszystkich ćwiczeniach jest ważne, żebyście kontrolowali tę odległość, żeby nie prostować szyi, tylko patrzeć w kącik oka. W ten sposób. Bok. Ok. Możemy jeszcze sobie zrobić ćwiczenie, które nam zmobilizuje cały kręgosłup. Niech to będzie jedno z ostatnich ćwiczeń. I tu ja je pokażę na Natanielu. Dobra, siądź sobie tutaj z boczku. Popatrzcie. Kładziecie się na boku. Ta noga, która jest bliżej nieba, bliżej sufitu, zostaje z przodu. W ten sposób. A w tę górną rękę trzymacie właśnie piłkę.
I teraz bardzo powoli próbujecie tę rękę za siebie, za sobą położyć. Obracacie głowę. Hop. I powoli wypchnąć. W tej pozycji poprawcie sobie nogę i bardzo powoli, zobaczcie, mogę nawet zmieniać kąty w nadgarstku, próbować położyć tą rękę tutaj. O, i bardzo powoli z tą piłką się podnieść. I znowu możecie sobie wykonać po 5, po 6 powtórzeń na każdą ze stron. Będąc w pozycji leżącej, trochę rotacji w tym kierunku, w lewą, w prawą, w lewą, w prawą. Trochę obwodzeń wokół głowy. W ten sposób, że tu podnoszę głowę, a tutaj się odchylam do tyłu. Podnoszę, odchylam się do tyłu. Jak czuję, że to słabo działa, to zwiększam dźwignię, kieruję piłkę bardziej za głowę. Ok, tak więc z tej pozycji niskiej znowu przechodzicie sobie do pozycji półwysokiej. Jedna noga z przodu i teraz popatrzcie, bawimy się ruchem. Sięgacie piłką tam, gdzie chcecie. Na skos, tutaj. W przeciwną stronę. Znowu do przodu mocniej. Cały czas wasze ciało na zasadzie przeciwwagi, miednica idzie w jedną, a ręce idą w drugą. Teraz za głowę. Teraz spróbujecie znowu się pochylić. Teraz przesunąć się tutaj. Pewnie bierz piłkę, tą mniejszą, i próbuj. Zrotować w jedną. Zrotować w drugą. Obwodzenie wykonać. Cały czas próbujecie utrzymać równowagę na nogach i przesuwać sobie tę piłkę w przód. Tak. Teraz ją podnieś i dotknij ją tutaj. Jak bawicie się w parze, to możecie mówić tu dotknij. Nataniel, dotknij do mojej ręki. Brawo, teraz tu dotknij do mojej ręki. Tu dotknij do mojej ręki. Hop, teraz tu. Popatrz, gdzie ona jest. Tu dotknij. Hop, teraz tu. Tu dotknij. Hop, teraz tu. Świetnie, tak jest. I wstajemy z powrotem do pozycji wysokiej. Pamiętajcie, żeby oszczędzać kolana, kiedy wstajecie z ziemi, czyli możecie się podeprzeć. Z tej pozycji postawić jedną nogę, drugą. Najpierw wyprostować kolana, dopiero później podnosić całe ciało. Moi drodzy, w tym odcinku to już jest wszystko. Mam nadzieję, że was ten odcinek trochę zaciekawił i pokazał, że z piłką można wykonywać mnóstwo ciekawych ćwiczeń. Myślę, że następny odcinek możemy nagrać z jakimś innym akcesoriem. Możemy zrobić małe piłki albo zrobimy ewentualnie z kijami. Ćwiczenia. Takie małe piłki? Jeszcze mniejsze piłki, jakieś tenisowe albo z kijami. Weźmiemy dwa kije i zrobimy trening z kijami. Pamiętajcie proszę o tym, że na Facebooku jest grupa, która nazywa się Instytut Zdrowego Ciała Q&A. Na trampolinie. Na trampolinie już było. Q&A. I pamiętajcie o wydarzeniu, treningu powięziowym, które odbywa się regularnie, cyklicznie we Wrocławiu. A jeśli chcecie, żeby taki kurs, taki warsztat przeprowadzić u was w mieście, w klubie, zbierzecie grupę 8, 10, 12 osób, to bardzo chętnie również do was w którąś sobotę na przykład przyjadę. Dziękujemy, trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć! Cześć!